Trafiła do mnie laguna mojego kolegi na standardową operację w tych samochodach, czyli wymianę tulei tylnej belki. I mam okazję pokazać Wam, czym różni się wymiana tulei tylnej belki w samochodach wyposażonych w ksenony. Różnica tak naprawdę jest tylko po stronie kierowcy. Tak jak widzicie, tutaj znajduje się sztanga od czujnika wysokości tyłu nadwozia, który przekazuje informacje do komputera ksenonów. Tutaj widzicie ten czujnik, on jest tutaj schowany. Nie ma tutaj żadnej wielkiej filozofii, po prostu wypinam tutaj tą sztangę. Tutaj mamy przegub kulowy, tak jak widzicie. Także po prostu mocnym pociągnięciem zdecydowanym wypinam. Mogę go tutaj oddalić, żeby mi nie przeszkadzał. Aha, i jeszcze jedno tak przy okazji, bo ktoś mi zarzucił w komentarzach do poprzedniego filmu o wymianie tulei tylnej belki, że pokazałeś, kolego, tylko stronę pasażera. Po stronie kierowcy to nie jest możliwe bez demontowania belki tylnej, że niby po tej stronie nie da się tego wymienić. Zobaczcie, jak to jest z tej strony i jaki jest dostęp do tulei. Korzystam oczywiście z mojej standardowej metody wymiany tulei tylnej belki, czyli dwa podnośniki, dwie żaby. Jedna wysokość nadwozia, druga wysokość tylnej belki. Tak to poziomujemy, żeby nam bez problemu belka się wysunęła. Zakładamy sobie ściągacz. Wchodzi mi tutaj bez problemu. Od dołu tak samo. Faktycznie tutaj przeszkadza nam ta belka, która trzyma przewody hamulcowe. O tym zapomniałem Wam powiedzieć, ale to chyba nie jest jakiś wielki problem, ponieważ zawsze możemy poradzić sobie w ten sposób. Wkładamy to tędy, a pręt wkładamy od góry. Dwie dziewiętnastki w ruch i jedziemy. Stara tuleja już jest w ściągaczu. Możemy wyjąć ją razem z maszynką. Tak jak widzicie, ściągacz nawet tędy się zmieścił i bez problemu przeszedł. Rozbieram go teraz. Wyjmujemy starą tuleję. Tak jak widzicie, całkowicie jest rozwulkanizowana. Nie ma to prawa działać poprawnie. Oczywiście przed montażem czyścimy gniazdo tulei, ale o tym wiecie już z poprzedniego filmu. Nie będę dalej tutaj się rozwijał. Pokażę Wam tylko jeszcze cały proces wprasowywania, żeby nie było, że nie da się tego zrobić bez wyjmowania tylnej belki z samochodu, bo jest to do zrobienia bez problemu. To byłoby na tyle. Tuleja ładnie nam siedzi. Wykręcam ściągacz. Tak jak widzicie, nowa tuleja siedzi idealnie, równo z powierzchnią. I zrobiliśmy to oczywiście bez demontażu tylnej belki z samochodu. Całą pozostałą procedurę montażu macie na moim poprzednim filmie. Jest ona identyczna jak z drugiej strony, nie ma tu żadnych tajemnic.